DreamUp to program grupy BNP Paribas, realizowany obecnie w 29 krajach, zainicjowany i finansowany przez BNP Paribas Fundation w Paryżu. Trwająca edycja jest trzecią już realizowaną w Polsce. To w niej Fundacja Wspólnota Dźwięków wzięła pod swoje skrzydła program i każde z ponad 40 dzieci i młodych osób, które w nim uczestniczą. DreamUp to znacznie więcej niż nauka śpiewu i gry na instrumentach. To okazja do rozwoju osobistego i społecznego, do budowania pewności siebie, wzmacniania empatii czy nauki współpracy w grupie. Witamy bardzo serdecznie. My tutaj właśnie z Anią przez ostatni rok, a z niektórymi nawet przez 2 lata pracujemy nad piosenkami. Pracujemy przy takim projekcie muzycznym DreamUp Banku BNP Paribas. I dzisiaj mamy przygotowane piosenki, które pisaliśmy. W tym roku miał być temat ekologii, ale troszeczkę wyszło tak, że piosenki są w różnym temacie. Będziemy pewnie tutaj trochę rozmawiać o nich i zapowiadać. Nie wiem, co zrobić mam. 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 Muszę wymyśleć coś. Teksty piosenek, muzyka, kto zaśpiewa solo, kto w duecie, kto będzie w chórkach, kto zagra i na czym zagra, może ukulele, dzwonki, a może klawisze. To wszystko zostało wymyślone przez dzieci i dla dzieci. Przyjaciela, przyjaciela. Możliwość kilkukrotnie obserwować zajęcia organizowane przez Fundację Wspólnota Dźwięków. Była to wielka przyjemność, bo każde spotkanie to nie tylko nauka śpiewu, gry na instrumentach, pisanie tekstów, które miały doprowadzić do tworzenia własnych utworów, ale to przede wszystkim spotkanie młodych osób z muzyką, wielka radość tworzenia. Czasami nie tylko radość, bo emocje są różne, kiedy czasami nam coś nie wychodzi. Ale przyznam, że z radością obserwowałam, jak prowadzące Ania Pasić i Magda Barszcz starały się dawać przestrzeń tym młodym ludziom do ich własnej twórczości. W każdym utworze dzieci z uśmiechem schodziły ze sceny, przybijały piątki ze sobą nawzajem, przybijały piątki z rodzicami, ściskały się. Ten obraz i to wrażenie zostanie ze mną naprawdę na długo. Dziękujemy paniom z BNP Paribas. Mam nadzieję, że dalej będziemy kontynuować tą wspólną pracę. I oraz dziękujemy ciociom z projektu DreamUp. Mam nadzieję, że każde zajęcie spędzone z Wami będą niezapomniane.